Izolat białka nowej generacji, czyli odżywka bez mlecznego posmaku w formie owocowego napoju. Teraz trenuję plecy 3 razy z rzędu. Szrug serwaniowy w moim przypadku, atak na kaptur i to w bardzo dobrym wykonaniu. Teraz będzie 210 i to jest najważniejsza seria. I teraz najbardziej zwariowane ćwiczenie, jakie robiłem. Siemano, nowa fura, nowy trening, bo dzisiaj Wam poopowiadam, jest kilka nowości. Pytaliście się też, bo dawno nie było żadnego materiału o autach, pytaliście się, czym jeżdżę, więc jeżdżę starym SUV-em, o którym Wam też opowiem. Pójdziemy popakować. Mam dzisiaj trening A. W ogóle jest ciekawostka taka, że teraz trenuję plecy 3 razy z rzędu. Nie są to takie stricte, można powiedzieć, splity, raczej bloki treningowe. I dzisiaj mam taki najcięższy trening właśnie, który będzie nam pobudzał wysokoprogowe jednostki motoryczne, a to one też zaznaczają wzrost, jeżeli chodzi o mięśnie. No i dzisiaj jest dźwiganie na 1-5 powtórzeń. Przed treningiem robię aktywację szyi. To ma bardzo fajne przełożenie w aktywacji innych mięśni, a szczególnie mięśni kaptura na całej długości, ponieważ bez silnych mięśni szyi jest trudniej zbudować ten kaptur, a wielu z nas po prostu tej szyi nie trenuje. I warto zrobić sobie taką aktywację szyi w każdej płaszczyźnie, żeby właśnie aktywować i przednią taśmę, i tylną, bo na przykład taka aktywacja polegająca właśnie na tym, że się aktywuje w tą stronę albo w drugą stronę, może nam bardzo fajnie pomóc w treningu aktywować na przykład mięsień biodrowo-lędźwiowy, mięśnie klatki, potem robi nam się łatwiej ćwiczenia, na przykład przysiady. To jest dla mnie ultra trudne. Ja mam ten pierwszy trening po to, żeby jak najwięcej tych jednostek motorycznych zechciało się wybudzić. Dlatego są duże ciężary, mała ilość powtórzeń. I to nam warunkuje, powiedzmy sobie, utrzymywanie tych jednostek motorycznych przez jakiś czas. Jak widzieliście, robiłem pompki na poręczach, ale na kołach gimnastycznych. Cały się trzęsę przy tym, jest to mega wysiłek dla mnie, dlatego że właśnie takie ćwiczenia zmuszają nasz organizm, mój organizm, do tego, aby te jednostki motoryczne w 100% zintegrować. Kolejna ważna rzecz jest taka, że moglibyście sobie pomyśleć, chłopak robi najszerszy, to po co on robi te wycięte pompki na poręczach? Ano po to, że mięsień najszerszy przywodzi ramię bardzo mocno do biodra. Więc jakbyście stali na baczność i dociskali ręce w tej pozycji do bioder, aktywujecie najszerszy. A żeby się utrzymać na kołach, ja muszę mieć te ręce jak najbliżej ciała. Więc bardzo dobrze działa to też na najszerszy grzbietu. To jest taki właśnie myczek. Czemu mam taki szeroki chwyt? Dlatego, że mam problemy i tendencję do tego, że zapala mi się ramienno-promieniowy, czyli ten mięsień ramienny tutaj. Czasami mam problemy z łokciem golfisty lub tenisisty, a im szerszy chwyt, tym ten mięsień mniej pracuje, a kaptur pracuje nadal bardzo dobrze. Dobra. Jak zaczynałem 3 tygodnie temu, to robiłem raptem 2 serie po 3. Ciało się uczy nowego ruchu. Myślę, że dzisiaj zamknę 4 serie po 3, a targetuję do tego, żeby zrobić 7 razy 3. Szlug serwaniowy w moim przypadku, atak na kaptur i to w bardzo dobrym wykonaniu, bo przede wszystkim, jeżeli mamy ten szeroki chwyt, wyłącza się też praca piersiowego. Ja na przykład robiąc martwe ciągi albo szruksy na dużych ciężarach, ale w chwycie na szerokość barków, bardzo często czuję, że klata ciągnie. To jest może śmieszne, no ale osoby, które tego nie wiedzą, no to po prostu nie wiedzą do końca, jak działa anatomia. Chwyt rwaniowy na pewno bardziej predysponuje kaptur do tego, żeby był aktywowany. Dwa, ta pozycja nie ma lockoutu, nie jest zamknięta, czyli biodra nie są zamknięte, dlatego że w lekkim pochyleniu i przy głowie neutralnej działa bardzo dobrze najszerszy i napina się najszerszy. I czworoboczny tak samo. Jest to druga generacja Cadillaca Escalade, chyba taka najbardziej kultowa. Chyba w 2001 roku ta generacja się pojawiła, albo w 2000, możecie mnie poprawić. No to był szał na to auto, a szczególnie w takich kręgach rapowych. Czyli każdy szanujący się raper musiał mieć Cadillaca Escalade. Ja akurat z tych wszystkich generacji, oczywiście mi się bardzo podobają te najnowsze, ale to kosztuje 1 000 000 złotych, więc mnie nie stać. A w całkiem dobrym stanie te auta można kupić na przykład już spokojnie za 50 000 złotych, za 40 000, właśnie tą drugą generację. A ja zawsze uważałem, że nie musisz kupować markowych ciuchów, żeby wyglądać spoko. Zawsze lubiłem trochę inne auta, zawsze lubiłem te auta ze Stanów, ewentualnie Mercedesy. I ten Cadillac bardzo mi pasuje. Teraz będzie 210 i to jest najważniejsza seria w moim przypadku. Dlatego ja zawsze byłem fanem może bardziej wysokiej intensywności, mniejszej objętości, tak jak trenował na przykład Dorian. I to się sprawdza. Trochę mi uciekł ruch. Z automatu niestety poszła mi szyja do przodu, ale to nie jest wynik tego, że zapomniałem, żeby po prostu tą szyję dać do tyłu, tylko mam słabe mięśnie szyi przednie, czyli na przykład ten boskowo-bojczykowo-sutkowy. I przy ciągach mam to samo, że jak idę do góry, to często mi się głowa otwiera, a jakbym miał wzmocnione te mięśnie szyi i głowa została w pozycji neutralnej, to ciągi by były dużo lepsze. Dlatego tak ważne są te mięśnie szyi. I tutaj wyszło to, że są jeszcze słabe. Nawet jeżeli bym pozostał w izometrii, czyli bym nie ruszył ciężaru, a używał maksymalnej siły, to wszystkie jednostki motoryczne atakują, żeby podnieść ciężar. Czemu nie robię pełnych martwych ciągów i czemu są rwaniowe? Nie potrzebuję robić pełnych ciągów z ziemi, bo mi zależy na mięśniu najszerszym, grzbietu, prostownikach, czworobocznym, a nie na pracy dupy i na pracy hamstringów, czyli na pracy dwójek. Więc robię z tej pozycji, że sztanga jest delikatnie nad rzepką, mam tylko delikatny lockout, cyk, czyli zamykam staw biodrowy i wtedy maksymalnie pracuję najszerszy. A że jest też chwyt, właśnie snatch szeroki, to najszerszy pracuje jeszcze bardziej. To też się chwyt na pewno wzmocni, przez to, że zawsze muszę ponakładać trochę tych talerzy. Niby to wyglądało lekko, bo było dynamicznie, ale to była ta seria jest serią najważniejszą i ja ją tylko, że tak powiem, wkładam w plan. Jako tą jedną, jedyną, wszystkie poprzednie to była rozgrzewka. I tak to wygląda w tym przypadku. Cieszę się, że poszło mega dynamicznie, że poszło mega szybko. Każdy ruch nie przesadzam, a mógłbym dać jeszcze, nie wiem, myślę, że spokojnie 30, nawet 40 kg więcej. Wow. I teraz najbardziej zwariowane ćwiczenia, jakie robiłem przez ostatnie lata. To jest patent i wymysł Wodyna, czyli Andrzeja Roszkowskiego, z którym teraz współpracuję. Ja to jakby uczę się tego ruchu, bo nie do końca jeszcze robię to prawidłowo tak jak Wodyn, ale jest to tak kozackie ćwiczenie. Nawet jeżeli ja robiłem to, bo teraz myślę, że robię to coraz lepiej, nie tak jak trzeba, to nigdy nie czułem tak dobrze pracującego dołu najszerszego. Mimo że ruch w tym ćwiczeniu jest dosłownie taki. Dla mnie dwa najlepsze ruchy na najszerszy to jest ciąg w chwycie rwaniowym i jak do tej pory to ćwiczenie. Cieszę się, że już jest koniec, bo muszę biec do domu, szybko coś zjeść, a raczej jechać furą, bo nie ma hipertrofii bez dodatniego bilansu kalorycznego, więc teraz jak najszybciej szamka. Mam nadzieję, że trening Wam się podobał, pokazałem Wam coś innego, aczkolwiek to jest trudne, bo już chyba na internetach było wszystko, ale macie tutaj inne podejście trochę, bardziej takie dźwigane. Uważam, że mało kulturystów trenuje w ten sposób. Tak trenuję ja, tak mi jest dobrze. Jeżeli Wam się podobało, łapki do góry, subskrypcje i widzimy się na następnym odcinku. Łapy nie ma.